Prezydent Andrzej trafił na specjalną listę gości w Davos. Jak to ujął pan Rafał Toka-Frąckiewicz? Listę wioskowych głupków w Davos. Na początku pomyślałem, że po prostu doceniono talenty lingwistyczne pana Andrzeja, że to taka rekomendacja bardziej, że jak komuś znudzą się rozrywki w Davos, to może przyjść na panel, posłuchać, rozerwać się, ale niestety to nie o to chodzi. Po pierwsze, to nie jest oficjalna lista gości specjalnej troski sporządzona przez Światowe Forum Ekonomiczne. To jest bardziej lista osób niegodnych stąpania po tym samym kawałku ziemi w tym samym czasie, co możni tego świata. Lista sporządzona przez portal Politico. Wychodzi na to, że pan Andrzej zrobił swoje i pan Andrzej w tym roku po prostu nie jest już potrzebny. Andrzejku, wracaj do Polski! To nie jest towarzystwo dla ciebie! Witam was. Lista Politico funkcjonuje w Polsce jako parszywa dwunastka, co jest nawiązaniem do klasyki gatunku kina wojennego, chociaż dosłowne tłumaczenie to jest brudna dwunastka. No i wiecie, jeżeli opiniotwórcze czasopismo, jakim jest Politico, które na co dzień zważa na każde zdanie, no wiecie, bułkę przez bibułkę, serwuje nam coś takiego, no to ja odruchowo sprawdzam, co za cyngiel za tym stoi. Przyznam się, że na początku obstawiałem, że to może ktoś z Gazety Wyborczej czy z Okopres na gościnnych występach, ale nie. Okazuje się, że listę sporządziła dla nas Zoja Stefanowicz. Jak możemy przeczytać w krótkim bio na portalu Politico, pani Zoja jest Australijką. Taką spod Czarnobyla. Po prostu rodzice wraz z małą Zoją opuścili ojczyznę zaraz po upadku Związku Radzieckiego. Jednak Zoja w Politico, przynajmniej przez ostatnie lata, zajmuje się konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Kto pomaga, kto nie pomaga, kto przestał pomagać. Jakie są losy tych, którzy przestali pomagać. Jest jeszcze drugi leitmotiv, czyli Izrael i Hamas. No tutaj tata ma na imię Ajcak. No nie wiem, taka ciekawostka w każdym razie, tak? Ja chciałem sobie tutaj panią sprofilować, no bo okazuje się, że te wszystkie 12 osób z brudnej dwunastki łączy jedno. Nie pomagają Ukrainie, ewentualnie pomagają nieefektywnie jak pan Andrzej, no bo przecież pan Andrzej bardzo by chciał, tylko że no póki co kończy się na paplaninie. Ale jest też druga lista, lista osób, które robią dobrze, lista, którą zaczyna... No jak to kto? Jest też Al Gore, młody Soros, Swietłana Cichanowska, czy jakaś babcia od goryli, której marzeniem jest, by większość ludzi na świecie po prostu zniknęła. Ale tak, żeby nikogo nie bolało. No i tak jak mówiłem przed chwilą, zarzuty w stosunku do pana Andrzeja są połowicznie trafne, chociaż gdyby zachowano transfer środków i sprzętu w Ukrainę na poziomie tego sprzed kilkunastu miesięcy, to pan Andrzej znalazłby się na drugiej liście, gdzieś tam za Zełenskim i młodym Sorosem. Chociaż nie wiadomo, jak bardzo ta lista była autorska i czy Zoja po prostu nie dostała zlecenia redakcyjnego właśnie na pana Andrzeja, ale to o tym za chwilę. Kiedy porównujesz polskiego prezydenta Andrzeja Dudę z niektórymi innymi osobami na tej liście, wydaje się, że nie dorównuje on. Nie jest brutalnym dyktatorem rządzącym petropaństwem, nie napadł na sąsiadów, ani nie dzierżył na scenie piły łańcuchowej. Ale Duda to człowiek wczorajszy. Jako ostatni przedstawiciel Polski nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, która została usunięta ze stanowiska w zeszłym roku, prezydent Duda stara się jak tylko może spoilerować, nie wiem, odbijać rząd Donalda Tuska, korzystając ze swojego prawa weta oraz udzielając schronienia skazanym prawodawcom. Wszystko to oznacza, kiedy dogonisz prezydenta Dudę w Davos, nie zakładaj, że przemawia on w imieniu Polski. Nie wiem, jak bardzo śledzicie media społecznościowe, te pisane, ale te ostatnie zdania pani Zoi to jest toczka w toczkę narracja, która pojawiła się na polskim Twitterze, pewnie też na Facebooku, nie wiem, jak to jest w mediach państwowych czy przyklejonych do platformy, ale narracja, że pan Andrzej nie reprezentuje polskich interesów, tylko
partyjne. Jasne, że tak i to jest oczywiście złe, no ale na miłość boską, odwróćmy to. Który aparatczyk koalicji 13 grudnia przede wszystkim reprezentuje interesy państwa, a nie interesują go interesy partyjne, prawda? Przecież no, takich mamy urzędników, że interes swój i partyjny jest ważniejszy od kolektywnego, tak to brzydko powiem. Więc mnie to bardzo zainteresowało, zaciekawiło, jak to jest, że pani Zoja w dalekiej Australii akurat takie niuanse wychwyciła. A jeżeli potraktować dosłownie ostatnie zdanie, czyli jak się złapie pana Andrzeja na korytarzu, to żeby z nim nie rozmawiać, bo on nie będzie reprezentował polskich interesów. No jasne, że nie. Ale nie będzie reprezentował interesów pisowskich, bo w Davos w ogóle nie rozmawia się na temat polityki krajowej, tylko interesy ukraińskie. I myślę, że Zoja doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Na tyle, że no właśnie, Ukraińcy już wiedzą, że pan Andrzej pitoli dla samego pitolenia, a nikt go już nie słucha, a kureczek z transferami jak był zakręcony, tak zakręcony nadal jest. Jednak artykuł może mieć inne podłoże. Polityko to jest Axel Springer. Axel Springer to do niedawna Niemcy, teraz troszkę bardziej Amerykanie, ale Niemcy tam cały czas mają pokaźny pakiet akcji. I ja sprawdzałem po 2020 roku, jak bardzo zmieni się retoryka z tej proniemieckiej, nachalnie proniemieckiej, prounijnej na tą proamerykańską. No i tam nie za wiele zauważyłem. Owszem, nie jestem stałym czytelnikiem, ale zwracałem na to uwagę. Więcej, jeżeli taka Zoja z Australii pisze o tym, żeby z panem Andrzejem nie rozmawiać w Davos, bo on będzie reprezentował interesy PiSu, no gdzie, no powtórzę to, tam w ogóle nie rozmawia się na temat polityki krajowej, no to może być jasny sygnał do pana Andrzeja. Tym bardziej, że ludzie na mieście gadają, w sensie to Rafał Toka-Frąckiewicz, że chodzą ploty, iż Tusk zaproponował panu Andrzejowi fuchę w Komisji Europejskiej, bo jako przewodniczący Komisji Europejskiej, jeżeli ten zrezygnuje z funkcji prezydenta. A wybory są przecież w czerwcu. Więc jeżeli coś jest na rzeczy, to wyjaśni się w ciągu kilku miesięcy. Wiemy, że pan Andrzej jest łasy na karierę międzynarodową. Pytanie, czy pan Andrzej by się za granicą odnalazł, no bo z jednej strony stanowiska w instytucjach ponadnarodowych to jest miękkie lądowanie dla miernot, dla ludzi sterowalnych i skompromitowanych, no ale jednak ten cholerny angielski. But we understood that this is you know issue of this. No i odczytuje się, że pan Andrzej jest wstępnie na tak, co miał w wysublimowany sposób przekazać podczas konferencji prasowej dotyczącej podsumowania jego rozmów z Tuskiem. Przeszliśmy potem z panem premierem do rozmowy na temat polskich spraw międzynarodowych. No, rozmawialiśmy o przyszłej obsadzie czołowych stanowisk w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście będziemy się na pewno starali o to, by udało się któremuś z naszych rodaków, jakiemuś polskiemu politykowi zająć którejś z tych najważniejszych stanowisk europejskich, no ale nie będzie to łatwe. Miejmy świadomość też tego, że pan premier Donald Tusk nie tak dawno był przewodniczącym Rady Europejskiej. To bardzo eksponowane europejskie stanowisko, ale jak słusznie też przypomniał pan premier w czasie naszej rozmowy, nie tak dawno również dwukrotnie dwóch przedstawicieli Belgii te stanowiska no, sprawowało i sprawuje, bo Charles Michel, który dzisiaj jest przewodniczącym Rady Europejskiej, też jest przecież Belgiem, jest byłym premierem Belgii. Wcześniej pan Van Rompuy tu również był Belgiem, więc
więc hipotetycznie jest to możliwe i pewnie tutaj Polska będzie się o to ubiegała. No sami musicie przyznać, że to jest bardzo ciekawa intryga, chociaż osobiście obstawiam, że pan Unruh na to nie pójdzie, no bo tam nie będzie żadnych gwarancji. Najpierw musiałby zrezygnować ze stołka, a potem mogłoby się okazać, że to jest baju dla frajerów. No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś was nie ominęło, czy coś by was zainteresowało. No i odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że realnym wsparciem jest każdy z was. Najważniejsze, że jesteście. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.